Przynajświętszej Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I ten czyniony przez nas podczas błogosławieństwa, mały, pozostawiony na czole, ustach i sercu przed słuchaniem Ewangelii Świętej. I ten znak krzyża czyniony przez rodziców, matkę, ojca na czołach swoich dzieci. Ten gest tak powszedni odnosi nas do wielkiej tajemnicy, którą dziś celebrujemy w liturgii Kościoła. Do tajemnicy cudownej rodziny, rodziny Trójcy Przenajświętszej. Bóg jeden, ale w trzech osobach chce, aby nasze ludzkie relacje były budowane na wzór tych, które zachodzą między Ojcem i Synem i Duchem Świętym, a które dokonują się zawsze w miłości. Przeżywając w naszej Ojczyźnie, Polsce, Dzień Dziękczynienia, umacniamy w sobie postawę wdzięczności wobec Pana Boga i siebie nawzajem. Sprawuję tę mszę świętą za zmarłych Czesławę, Lucjana, Piasnych, msza święta zamówiona przez syna Grzegorza z rodziną. A na początku Najświętszej Ofiary stańmy przed Panem Bogiem w pokorze i prośmy o Jego miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zdaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chrystus zmiłuj się.
Na świat Twojego Syna słowo prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił z obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, niech pójdzie Pan pośrodku nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwalny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twoje. Błogosławiony jesteś Ty,
który spoglądasz w otchłanie i na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowajcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiam was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielenie się Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Świętemu Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni tu w naszej świątyni świętego Antoniego. Już blisko jest odpust świętego Antoniego. Taki dziwny będzie ten odpust, bo bez ludzi już w sobotę mamy 13 czerwca, ale będziemy się modlić, msza święta o godzinie 9:00. Będziemy upraszać naszego wielkiego patrona od spraw trudnych, żeby ten czas bardziej normalny wrócił, taki jaki był kiedyś. A w tradycji polskiego kościoła uroczystość Bożego Ciała w najbliższy czwartek. U nas w Kanadzie będziemy czcić ciało Jezusowe, Eucharystię w przyszłą niedzielę, też na mszy świętej o godzinie 9:00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Drodzy moi, jest taka opowieść, która mówi, że pewnego razu święty Augustyn przechadzał się nad brzegiem morza i próbował zgłębić anielko tajemnicę Trójcy Świętej. Tak jak żegnasz się rano w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I Augustyn pomyślał, co to znaczy ta
Trójca Święta. Jak zgłębić tajemnicę Trójcy Świętej? I Augustyn na brzegu morza spostrzegł małego chłopca, który za pomocą muszli próbował przelać wodę morską czy z jeziora do małego dołka. Zrozumiał wtedy Augustyn, że w takim samym stopniu, w jakim to dziecko, ten chłopiec może zmieścić całe ogromne morze i mnóstwo wody w tym dołku, to jego słaby ludzki umysł może zgłębić tajemnicę tej cudownej rodziny Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I to doświadczenie życiowe świętego Augustyna uczy nas, że z nami, słabymi ludźmi, którzy czasami w różnych ideologiach mienią się samymi bogami. Jestem człowiek, to brzmi dumnie, jestem Bogiem, nikogo więcej nie potrzebuję. I czasami ludzie tak postępują, że Boga już nie potrzebują. Ale z nami jest tak. Otrzymaliśmy na przykład sakrament wierzbowania. Była też taka sytuacja kiedyś i biskup podczas wierzbowania pyta, jakie są osoby Trójcy Świętej. A wiadomo, to jest młodzież, dziewczęta, chłopcy, wszyscy są tacy cicho, jak biskup pyta. Ale jedna dziewczynka, była taka Zosia, odpowiada jeszcze cichszym głosem. Ojciec, Syn i Duch Święty. A biskup mówi, dziewczynko, powiedz głośniej, bo nie rozumiem. A Zosia też tak cicho mówi, księże biskupie, nie możesz tego zrozumieć, bo to tajemnica. Zawstydził się trochę ksiądz biskup. O właśnie, choćbyśmy bardzo chcieli zrozumieć, jak to jest z Bogiem, który jest jeden w trzech osobach, to i tak do końca nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Bo przecież jest to wielkie misterium, jest to wielka tajemnica. I czasami właśnie dziecko, Anielka, czy Zosia, czy Beniamin są w stanie prostotą swojej myśli bardziej zgłębić tę tajemnicę niż najwięksi teologowie. Jest też taki piękny symbol kraju, który znamy i kochamy, Irlandii. Właśnie godłem Irlandii jest szemrok. Trójlistna koniczynka. Trójlistna koniczynka. To też znak, że Irlandczycy przynajmniej kiedyś bardzo kochali Trójcę Przenajświętszą. Mimo tego, drodzy moi, spróbujmy pochylić się nad dzisiejszym Słowem Bożym i przez jego pryzmat zgłębić tajemnicę Trójcy Świętej. Przed chwilą słyszeliśmy te słowa Ewangelisty. Są to bardzo piękne słowa, które w pewnym sensie streszczają ziemską wędrówkę naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego posłannictwo. W dzisiejszej Ewangelii Jezus spotkał się ze swoimi uczniami na górze, a Pan Jezus wtedy na górę wszedł, wchodził, kiedy miał uczniom i światu coś ważnego do powiedzenia. Dlatego też nasze piękne kościoły, piękne sanktuaria, jak choćby sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Czarnej Madonny, jest też na górze, na Jasnej Górze. Góra ma zawsze szczególne znaczenie w Piśmie Świętym, ponieważ góra jest miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Jezus, spotykając się po swoim zmartwychwstaniu z apostołami na górze, chciał raz jeszcze podkreślić swoje bóstwo. Ponieważ, jak słusznie mówi Ewangelista, niektórzy jeszcze w Niego wątpili. I podczas tego spotkania skierował do uczniów bardzo ważne słowa, słowa posłannictwa. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie jeden naród, Polaków, Niemców, Włochów, Hiszpanów,
ale wszystkie narody, Japończyków, Chińczyków, Żydów, Afrykańczyków, wszystkie narody, posyła ich, aby przedłużali na ziemi Jego zbawczą misję. Jezus, kończąc swą mowę wygłoszoną dziś do apostołów zgromadzonych na górze, wypowiedział jeszcze dwa stwierdzenia. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając wszystkim narodom chrztu świętego. A pamiętamy, chrzest udzielany jest przez Kościół, przez kapłanów, gdy dziecko małe podchodzi do chrzcielnicy, może nie same, niesione na rękach, i wtedy kapłan chrzci: Anielo, Zosiu, Andrzeju, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to tak ważne, że nawet gdy mama nie może dziecka przynieść do kościoła, bo jest bardzo chore, jest jeszcze w szpitalu, to Kościół pozwala, żeby nawet mama, gdy dziecko umiera, ochrzciła sama kroplą wody umierające dziecko, by było pięknym dzieckiem Kościoła Bożego. I ten chrzest też jest ważny. Gdy ktoś umiera, oddaje życie za ojczyznę i jakoś tak złożyło się, że nie miał w życiu czasu, ażeby przyjąć sakrament Chrztu Świętego, ale w ostatnim momencie życia powie: Trójco Przenajświętsza, oddaję Ci swoje życie, Boże, kocham Ciebie. Jest to tak zwany chrzest męczeństwa. I Pan Bóg przyjmuje ten chrzest, jest on ochrzczony, ponieważ Jego wolą była jedność z Trójcą Przenajświętszą. Bóg jest pośród nas, nieustannie działa, umacnia, prowadzi nas drogami wiary. A czyni to właśnie jako Bóg w Trójcy Jedynym. Kim jest zatem Trójca Święta? Trójca Święta to jeden Bóg, to jeden Pan. Jeden jest Bóg, nie przez jedność osoby, bo są trzy osoby, ale przez jedną naturę. W tamtym tygodniu mówiliśmy o Duchu Świętym, o zesłaniu Ducha Świętego. I mówiłem w tamtą niedzielę, że Bóg Ojciec i Bóg Syn posłali swojego Ducha, Ducha Świętego, trzecią osobę Trójcy Świętej, do Wieczernika Jerozolimskiego, by apostołowie Maryja zostali ogarnięci Duchem Świętym. Wiemy dobrze, drodzy moi, że woda może istnieć w trzech stanach: ciekłym, jako lód, jako para, ale w każdym z tych trzech stanów zawsze zachowuje właściwości wody. Podobnie jest z Bogiem w Trójcy Świętej Jedynej. Objawia nam się raz jako Bóg Ojciec, raz jako Syn Boży, raz jako Duch Święty, ale zawsze pozostaje jednym i tym samym Bogiem. Bogiem, który jest miłością i który nieustannie działa w naszym życiu. Drodzy moi, Bóg jest też czasem. On stworzył kosmos, cały świat. Nasz umysł jest zbyt mały, by pojąć tę wielką, stwórczą moc Boga. I wiemy, nawet to odczuwamy, że Bóg stopniowo odsłaniał nam siebie, swoją moc stwórczą, ale także i swoje bóstwo. Najpierw poznajemy Go jako jedynego Boga Jahwe w Starym Testamencie. Stworzył świat, stworzył człowieka, piękną naturę, dał życie wielu plemionom, narodom i wszyscy oczekiwali na Mesjasza. I w Jezusie Chrystusie odczytujemy Mesjasza, gdy w grocie betlejemskiej rodzi się z łona dziewicy Maryi. W końcu, odpowiednio przygotowani przez Jezusa, otrzymujemy Ducha Świętego, który przychodzi do człowieka i wtedy w jerozolimskim wieczerniku, ale także i dzisiaj w postaci szumu, wiatru i języków ognistych. On nieustannie uświęca Kościół i nim kieruje. Można by tu wiele mówić słów takich teologicznych na temat Trójcy Świętej. Jest to wielka tajemnica. Ja zachęcam Was, drodzy moi,
ażeby w sposób szczególny dzisiaj znaleźć jakiś taki czas, chwilę milczenia, gdy ten świat taki milczy dzisiaj jeszcze w tej Kanadzie naszej, ażeby spróbować zgłębić tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Bo to nie jest tak, że tajemnica i to misterium Trójcy Świętej objawiło się tylko świętemu Antoniemu, świętemu Franciszkowi, świętemu Wincentemu Pallottiemu. Nie. Jeżeli sami otworzymy głębie naszego serca, Bóg w Trójcy Jedyny będzie mówił do nas. Mówił też do takiego dziwnego księdza poety, księdza Twardowskiego, który wielkie sprawy opisywał prostym wierszem. I ksiądz Twardowski tak powiedział: dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś. Za to, że nie mieścisz się w mojej głowie, która jest za logiczna. Za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe. Za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim innym. Za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze. Że uciekamy od Ciebie, do Ciebie. Za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie. Za to, że to, czego pojąć nie mogę, nie jest nigdy złudzeniem. Za to, że milczysz, a ja ciągle gadam. Jak pięknie o tej tajemnicy Boga mówi ksiądz Twardowski, poeta. Drodzy moi, Bóg stworzył cały wszechświat i to Bóg, nie człowiek, ale Bóg podtrzymuje go w istnieniu i harmonii. To Jezus odkupił świat poprzez krzyż i zmartwychwstanie. To Jezus połączył niebo z ziemią, człowieka z Bogiem, ale i ludzi solidarnie między sobą. Duch Święty, świat, ludzkość jednoczy, uświęca i prowadzi na spotkanie całego świata, ale i każdego z nas, jeżeli będziemy wierni Bogu, do wieczności. Niech więc zawsze będzie chwała i cześć Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, teraz i na zawsze. Drodzy moi, tak jak powiedziałem na początku, w przyszłą niedzielę powinny być tutaj procesje eucharystyczne w całej Ameryce. W naszej ojczyźnie pozwolono otworzyć kościoły i będą na pewno cudowne, wspaniałe procesje na Boże Ciało do czterech ołtarzy. Ludzie stęsknieni modlitwy i obecności w Kościele i stęsknieni adoracji Najświętszego Sakramentu na pewno tłumnie przyjdą w naszej ojczyźnie na te wspaniałe uroczystości Bożego Ciała. A nas tu jeszcze w Kanadzie ćwiczą i jeszcze jest wojna przynajmniej do 30 czerwca, ale i 30 czerwca nasz król może powiedzieć extended, takie idiotyczne słowo, przedłużamy. Do kiedy nie wiadomo, wszystko żyje, wszystko chodzi po ulicy, jak choćby ta Antifa, nawet tutaj 3 dni temu tą naszą drogą Lakeshore przeszła młodzież uradowana, tańcząca, ale pod wpływem kogo? Pod wpływem czego? Manifestują o co? Naprawdę krew się burzy, co media, co ludzie starsi, mądrzejsi robią z tą naszą młodzieżą, która idzie jak owce prowadzoną na rzeź. Dlatego nie takie manifestacje są potrzebne i Kanadzie, i Stanom Zjednoczonym, ale manifestacje wiary, manifestacje na Boże Ciało, by Jezusa Chrystusa, który jest jedyną prawdą, uczcić w Kościele i na zewnątrz Kościoła. Drodzy moi, potrzebny jest nam ten czas miłosierdzia, danego już teraz i na który czekamy w przyszłości. Przyjęcie panowania, społecznego panowania, narodowego,
Jezusa Chrystusa Króla, który prowadzi do wieczności, a serwują nam wszelkiego rodzaju liberalizm, nihilizm, który daje miły pozór lekkości bytu, odlotu, bo unosi człowieka w nierzeczywistość, stawia poza prawdą, ale źle się kończy i ku złu prowadzi. Jak powiedział Juri Bezmianow, taki agent KGB-owski, który na pewno dużo wie, powiedział, że na naszych oczach dokonuje się błyskawiczna operacja wymiany cywilizacji w trzech etapach. Pierwszy etap – demoralizacja. Głównie dzieci, młodzieży. Pytamy raz jeszcze, dlaczego te tysiące młodzieży, takich nastolatków, 15-18 lat, idą w tysiącach z kamieniami, z koktajlami Mołotowa. Na kogo? Na co? Dlaczego chcą burzyć piękne Nowy Jork, Toronto? Kto widział filmiki Nowy Rok? Nie ma nikogo w Nowym Jorku. A jest zadechowany cały Nowy Jork, Piąta Aleja. Same dechy są jak na wsi jakieś. Ludzie zabili dechami wystawy, sklepy, nikogo tam nie ma. A jacyś ludzie, nie wiadomo jacy, nawet w Toronto, dzisiaj widziałem w internecie, takie piramidy z kamieni układają. Komu to potrzebne? Na co to jest potrzebne? Demoralizacja. Druga, destabilizacja poprzez urządzanie kryzysu. To nie jest tak, że sama dziewczynka, 15-letnia, 16-letni chłopak pójdzie z kamieniami na policję, pójdzie i będzie rzucał sklepy i okradał jakąś odzież, elektronikę, tak jak to się dzieje w Stanach, a za chwilę w Toronto. Sami do tego nie dojdą, ale ktoś ich napuszcza, podpuszcza, by destabilizować, by rodzić kryzys. Po co to wszystko w tych, którzy urządzają nam te cywilizacje bez Boga? By dojść do normalizacji, do tak zwanej nowej rzeczywistości, a niektórzy nazywają to nowym światem. A ja mówię, nie ma nowego, dobrego świata bez Jezusa Chrystusa, który jest jedynym Bogiem. Nie ma nowego świata. Drodzy moi, wierność prawdzie i jej obrona oznacza ciężar odpowiedzialności i miłości aż po krzyż, aż po męczeństwo i przez krzyż do nieba. Nie ma innej drogi. Oceńmy, co jest lepsze. Życie czy śmierć? Pełnia czy pustka? Odwaga czy ucieczka? Żyć to czerpać ze źródła woli Bożej w Chrystusie Król. Niech będzie cześć i chwała Trójcy Przenajświętszej, a ludzie, którzy są tak bardzo dzisiaj zdezorientowani, dający się manipulować, niech swoje myślenie i swoje serce oddadzą dzisiaj i w przyszłości Trójcy Przenajświętszej, którą wszyscy chcemy chwalić poprzez chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bóg Ojciec posłał nam swojego Syna, aby nas zbawił. Syn obiecał nam dać Ducha Świętego, abyśmy potrafili zrozumieć Boże dzieła w świecie. Pełni wiary wołajmy do Trójjedynego Boga. Módlmy się za ochrzczonych w imię Trójcy Przenajświętszej, aby zobowiązania płynące z sakramentu chrztu Boga całe ich życie zbliżały do Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za teologów, aby zgłębiając prawdy wiary, w prosty sposób przekazywali je wspólnocie Kościoła, umacniając jego wiarę i pogłębiając wiedzę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za niewierzących i zagubionych na drodze wiary, aby w życiu chrześcijan odkryli prawdę o kochającym Ojcu, zbawiającym Synu i o Duchu Świętym, który umacnia i uświęca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy zazdroszczą innym, aby otworzyli się na łaskę wdzięczności wobec Boga i ludzi i dostrzegali dobre, które sami posiadają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, naszych bliskich przyjaciół, zmarłych z naszych rodzin, aby wraz ze świętymi mogli uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze z wiarą i czcią czynili znak Krzyża Świętego, przyzywając imienia Trójjedynego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji sprawowanej mszy świętej ze świętej pamięci Czesławy i Lucjana, o życie wieczne dla nich w łonie Trójcy Przenajświętszej w niebie, Ciebie prosimy. Boże, w Trójcy Jedyny przyjmij te intencje, które do Ciebie z ufnością zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Bogowi na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego.
Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowi i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To pijcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy święt swoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie
zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, naszym patronem, świętym Wincentym, świętą Elżbietą Sanną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie, nie jestem rozumiem, a nawet jest tylko słowo, ale będzie wspólnego.
Codziennie na mszę świętą odprawiam o 9:00. Jest też transmisja. Zachęcam jeszcze do trwania. Może jeszcze tydzień, dwa i kościoły nam pozwolą otworzyć. Także trwajcie cierpliwi na tej modlitwie, bo cóż możemy zrobić. Zachęcam też do uczestniczenia w naszych nabożeństwach czerwcowych, do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez internet. Po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaśpiewamy litanie do serca Pana Jezusa. Chcielibyśmy znaleźć książeczki, które pewnie gdzieś tam macie na półce. Można też codziennie odmawiać lub śpiewać litanie do serca Pana Jezusa w gronie rodziny. W sobotę przypada nasza uroczystość patronalna świętego Antoniego. Będzie msza święta o godzinie 9:00 i transmisja. Zachęcam do takiej obecności. Będziemy prosić naszego patrona świętego Antoniego, ażeby ten czas trudny i ten czas zamachu na naszą cywilizację jakoś przeminął, by dobro wzięło górę. A w przyszłą niedzielę Boże Ciało, msza święta o godzinie 9:00, też będzie niestety tylko transmisja i nie będzie procesji, bo
nie ma ludzi i wiadomo, jaka jest sytuacja, ale chcieliśmy w sposób szczególny i z wielką miłością jeszcze raz przyjąć do swojego serca na te różne sposoby właśnie Boże Ciało, Komunię Świętą, ażeby Jezus był naszym Królem. Rodziców dzieci, które w przyszłym roku pragną przystąpić do pierwszej Komunii Świętej, proszę o zgłaszanie się do mnie. Ta komunia, która miała być w maju, najprawdopodobniej będzie w połowie września. Podam potem szczegóły. Dziękuję wszystkim różom różańcowym za codzienną modlitwę różańcową, zmianę tajemnic różańcowych. I te intencje, do tych intencji dołóżcie jeszcze o wytrwanie, a zwłaszcza za tych parafian, którzy się źle mają i psychicznie, i fizycznie. Składam serdeczne błogosławieństwa wszystkim parafianom, przyjaciołom naszej parafii za te niezbędne ofiary, które składacie tutaj do skrzynki pocztowej. Jest to czas trudny też dla naszej parafii, za każdą ofiarę bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki temu możemy funkcjonować i składam serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy też sprzątali tutaj koło kościoła w niedzielę, w sobotę, wczoraj rano. Wszystkim wolontariuszom. Dziękuję też panu organiście za piękną grę na organie i śpiew. Ludzie, parafianie mówią, że tak bardzo tęsknią za mszą świętą, za organami, za śpiewem pana organisty. To tylko powtarzam, to widać, jaka wielka jest tęsknota w ludziach za tą normalnością i za mszą świętą. Także w każdą sobotę po mszy świętej, mniej więcej o 10:00, zapraszam chętnych wolontariuszy do prac porządkowych przy kościele. Zawsze jest coś do zrobienia, do posprzątania, wyplewienia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo w imię Przenajświętszej Trójcy. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę i dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Nic nas odłączyć nie może od Ciebie, Panie, od Ciebie, Boże. Nic nas odłączyć nie może od miłości Twej, jedynie Boże nasz. Ani ucisk, ni strapienie, ani czas prześladowania, ani blaski, ani cienie. Twoja miłość nas osłania. Nic nas odłączyć nie może od Ciebie, Panie, od Ciebie, Boże. Nic nas odłączyć nie może od miłości Twej, jedynie Boże nasz. Ludzkiej drogi zawiłości wiatr przeciwny, ani drwiny. Nasza niemoc i słabości z Tobą wszystko zwyciężymy. Nic nas odłączyć nie może od Ciebie, Panie, od Ciebie, Boże. Nic nas odłączyć nie może od miłości Twej, jedynej Boże.
cichy i pokornego serca. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składam. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Żyjesz i królujesz na wieki wieków.